W Illinois znajduje się kurczak zarażony tajemniczym wirusem, który pozostaje niezauważony przez pracowników, więc nadal jest używany do produkcji nuggetsów. Zarażone jedzenie zostaje wysłane do lokalnej szkoły podstawowej, a Shelley wkrótce bierze kęs. Tymczasem aspirujący pisarz Clint opuścił Nowy Jork i wrócił do domu swojego dzieciństwa w Illinois. Ciężko pracuje nad powieścią, ale kiedy pokazuje ją mamie, ta nie uważa jej za dobrą. Następnie Clint udaje się do swojej starej szkoły podstawowej, gdzie podejmuje pracę jako nauczyciel na zastępstwo. Ochroniarz Rick myśli, że Clint jest jego dealerem, ale przepuszcza go, gdy ten potwierdza jego tożsamość. Następnie Clint parkuje swój samochód, tylko po to, by nauczyciel wychowania fizycznego Wade postawił swój ogromny pojazd obok niego, więżąc go bez opieki. Clint musi wspiąć się na tylne siedzenie i wyjść przez bagażnik, zauważając, że ktoś napisał sprośne słowa na jego szybie. Gdy wchodzi do środka, zauważa, że szkoła ma wiele dzikich dzieci, które źle się zachowują i dużo przeklinają. Clint spotyka się z wicedyrektorem Simsem, który każe mu usiąść na piłce i zabiera telefon Clinta, wyjaśniając, że polityka zakazu używania telefonów dotyczy zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Następnie Clint zatrzymuje się w pokoju nauczycielskim, gdzie zauważa, że wszyscy inni nauczyciele są dziwni i niezręczni, więc ma trudności z komunikowaniem się z nimi. Na szczęście znajduje Lucy, przyjaciółkę z dzieciństwa, która również została nauczycielką. Są bardzo szczęśliwi, że znów się widzą i zaczynają rozmawiać i śmiać się, co sprawia, że Wade jest zazdrosny, ponieważ Lucy jest jego dziewczyną. Kiedy Clint mówi im, że jego powieść opowiada o mężczyźnie, który kupuje opętaną łódź, Wade natychmiast zauważa, że brzmi to jak podróbka Stephena Kinga. W tym momencie każdy nauczyciel udaje się do swojej klasy. W klasie Clinta Patriot i Dink naśmiewają się z Shelley, ponieważ jej twarz ma kilka pęcherzy, co jest konsekwencją bryłek. Ona nie reaguje, tylko patrzy przed siebie, wyglądając na chorą. Clint odsyła wszystkich na swoje miejsca i zapisuje swoje imię na tablicy, tylko po to, by Patriot zaczął z niego kpić. Patriot ujawnia również, że nadal ma swój telefon, a kiedy Clint próbuje go zabrać, Patriot grozi, że oskarży Clinta o robienie mu niegrzecznych rzeczy. Zdając sobie sprawę, że to Patriot napisał na jego samochodzie, Clint postanawia go na razie zignorować i zmusza Calvina do przeczytania klasie szkicu swojej powieści. Podczas gdy wszyscy są rozproszeni, Patriot wraca do szydzenia z Shelley. Kiedy jednak ciągnie ją za warkocz, zrywa go razem ze skórą. Wściekła Shelley skacze na Patriota i gryzie go w twarz, więc Clint musi podejść bliżej, by przerwać walkę. Shelley natychmiast go drapie i ucieka, po czym Clint zabiera Patriota do gabinetu pielęgniarki. Tymczasem na zewnątrz Rick w końcu kontaktuje się ze swoim dealerem i chowa się w swojej furgonetce, aby zjeść trochę grzybów. Chwilę później podczas przerwy Clint dzieli się tym, co się stało z Lucy, która śmieje się z tej historii i sprawia, że Wade jest jeszcze bardziej zazdrosny. Na placu zabaw Dink podchodzi do Shelley, by obrazić ją za zranienie Patriota, ale Shelley również go atakuje. Wkrótce Patriot również zaczyna się zmieniać i biegnie przez plac zabaw, rozprzestrzeniając zakażoną krew, aby inne dzieci również się zmieniły. Kiedy nauczyciel przychodzi sprawdzić, co się z nimi dzieje, zombifikowane dzieci skaczą na niego i zaczynają go zjadać. Druga nauczycielka próbuje pomóc, ale zostaje obezwładniona i również zjedzona. W pobliżu Wade bawi się piłką, narzekając na wieś Clinta z Lucy, więc niczego nie zauważa. Ze swojej furgonetki Rick widzi masakrę i nie jest pewien, czy to prawda, czy halucynacja spowodowana przez grzyby. Nadal używa swojego radia, aby ostrzec Simsa, który natychmiast wychodzi i próbuje zbeształć dzieci za przemoc. Jednak dzieci po prostu skaczą na niego i też go zjadają. Wewnątrz Patriot w końcu również się przemienia i pędzi do gabinetu dyrektora. Tymczasem w pokoju nauczycielskim dorośli widzą, co się dzieje i zaczynają panikować. Jedna z nauczycielek naciska nawet przycisk alarmowy. W tym momencie Wade w końcu się odwraca i zauważa zarażone dzieci, więc próbuje się z nimi porozumieć. Oczywiście dzieci nie traktują go poważnie, więc Wade zaczyna biec i powala każde dziecko, które próbuje go powstrzymać, jakby to był mecz rugby. Udaje mu się wrócić do budynku i zamyka drzwi, pozostawiając wszystkie dzieci na zewnątrz. Nauczyciele próbują zadzwonić pod 911, ale Patriot znajduje wszystkie kable w gabinecie dyrektora i niszczy linie telefoniczne. Wade dołącza do pozostałych w salonie i obserwują, jak dzieci walą w okna, głodne większej ilości ludzkiego mięsa. W tym momencie przybywa szeryf, a Rick połyka resztę grzybów w obawie przed aresztowaniem. Jednak gdy tylko szeryf się zbliża, dzieci gryzą jego palce przez ogrodzenie. Przerażony szeryf wraca do swojego samochodu i odjeżdża, tylko po to, by dziecko wyszło z ukrycia na tylnym siedzeniu i zaatakowało go, powodując wypadek. Po powrocie do salonu Wade decyduje,
że muszą coś zrobić, ale kiedy otwiera drzwi, Patriot wskakuje do pokoju. Wade odpycha go, a Patriot atakuje Clinta, więc nauczyciel wykorzystuje okazję i pryska w niego gazem pieprzowym. Patriot rusza, by zaatakować innego nauczyciela, a nagłe pchnięcie powoduje, że utknęli w szafie. Pozostali dorośli wykorzystują okazję do ucieczki. Jeden z nauczycieli próbuje wyjść tylnymi drzwiami, ale dzieciaki również tam czekają i zabijają go. Grupa biegnie do biblioteki, gdzie znajduje Calvina. Na początku wpadają w panikę, ale wkrótce zdają sobie sprawę, że nie jest zarażony, ponieważ był ukryty w bibliotece, czytając przez cały ranek. W międzyczasie Patriot otwiera drzwi, aby reszta zombie mogła dostać się do środka. Wade prowadzi grupę na wyższe piętra i udaje im się ukryć w klasie muzycznej, zamykając drzwi, zanim Shelley może do nich dotrzeć. Trzyma twarz przy szybie, a Calvin mówi, że wszystkie dzieci mają świerzb. Nauczyciel edukacji zdrowotnej Doug myśli, że może mieć rację i próbuje przyjrzeć się pęcherzom Shelley przez szybę, ale ona ucieka. Wtedy Wade sugeruje, że powinni wybiec na zewnątrz, aby dotrzeć do swoich samochodów i bronić się za pomocą instrumentów. Clint nie zgadza się i uważa, że powinni udać się do biura dyrektora po telefony i wezwać pomoc. Podczas gdy dwaj mężczyźni kłócą się jak dzieci, Patriot zaczyna niszczyć wszystkie telefony komórkowe jeden po drugim. Lucy w końcu ma dość kłótni i proponuje poczekać, aż rodzice przyjdą odebrać swoje dzieci, na co wszyscy się zgadzają. Na zewnątrz Rick pozostaje bezpieczny w swojej furgonetce i obserwuje, jak masakra pogarsza się z każdą sekundą. Włącza radio, by zagłuszyć odgłosy śmierci, a nawet halucynuje żyrafę obok siebie. Niestety muzyka zostaje przerwana przez komunikat alarmowy, okazuje się, że dzieci w całym mieście przemieniają się i atakują swoich rodziców. Podczas oczekiwania Lucy zauważa zadrapanie Clinta od Shelley. Obawiając się, że Clint może być zarażony, Wade natychmiast zamyka go w sąsiednim pokoju. Doug desperacko szuka odpowiedzi, więc podąża za Clintem i przeprowadza bardzo dokładne badanie, które pozostawia jego ręce pokryte płynami ustrojowymi. Następnie Doug informuje resztę grupy, że Clint ma objawy, ale jest to coś podobnego do grypy, a nie to, co mają dzieci. Mijają godziny, a dzieci bawią się częściami ciała swoich ofiar. Kiedy w końcu dochodzi trzecia, nauczyciele zwalniają Clinta i idą razem na dach, aby poczekać na rodziców. Jednak kiedy matka w końcu przybywa, ma słuchawki na uszach i jest w trakcie rozmowy telefonicznej, więc nie słyszy nauczycieli i Calvina krzyczących o pomoc. Jej dziecko wkrótce wsiada do samochodu i zaczyna jeść dziecko na tylnym siedzeniu, podczas gdy matka po prostu rozmawia. Nie reaguje, dopóki dziecko nie odwróci się, by również ją zjeść. W tym momencie noga nauczycielki zostaje złapana przez tamrę i wszyscy panikują, ale okazuje się, że nie jest zarażona i dołącza do grupy. Inne dzieci w końcu ich słyszą i zaczynają wspinać się po ścianie, więc grupa wraca do środka i ucieka, by ukryć się w sali scenicznej. Wade popycha drzwi, aby powstrzymać dzieci, ale Dink udaje się zakraść i chwyta Douga, więc Wade bierze gaśnicę i bije go na śmierć. Lucy próbuje odwrócić uwagę dwójki zdrowych dzieci od przemocy, a Doug przygląda się bliżej ciału, odkrywając, że krew jest czarna. Zaciąga Dink do łazienki i zaczyna ją badać, podczas gdy Tamra odkrywa, że została zadrapana, więc Lucy wysyła ją, by przemyła ranę. Następnie podchodzi do Wade'a, aby porozmawiać o jego zazdrości. Wade planował oświadczyć się Lucy, jednak zaczął mieć wątpliwości, gdy zobaczył ją z Clintem, ponieważ nigdy nie uśmiechała się tak do Wade'a. Obraża ją i prosi, by zostawiła go w spokoju. Kilka minut później Doug kończy sekcję i dzieli się swoimi wnioskami, pokazując mózg dziecka. Większość komórek jest martwa i rozkłada się, więc dzieci mogą robić tylko podstawowe rzeczy, takie jak skakanie i jedzenie, ale nic więcej, co oznacza, że nie są już tak naprawdę ludźmi. Jest pewien, że jest to spowodowane wirusem, a kiedy Lucy zauważa, że Clint i Tamra nie zostali zarażeni, Doug pyta Tamrę, czy miała miesiączkę i nosi stanik. Tamra odpowiada, że tak, co potwierdza teorię Douga, wirus dotyka tylko tych, którzy nie przeszli przez okres dojrzewania. Nagle Patriot wyłącza wszystkie światła i uruchamia alarm. Nauczyciele wpadają w panikę i zauważają, że Calvin jest nieprzytomny. Okazuje się, że ma cukrzycę i musi jak najszybciej coś zjeść. W tym momencie słyszą hałasy przez ściany i martwią się, że dzieci mogą się zbliżać. Ktoś zaczyna trząść drzwiami i w chwili strachu Lucy przyznaje, że nie może poślubić Wade'a. Drzwi otwierają się, ale to tylko dozorca. Niestety dzieciaki wkrótce również włamują się do środka, więc grupa ponownie zaczyna uciekać, a dozorca prowadzi ich do ukrycia się w kotłowni. Nie ma żadnego jedzenia, ale ma radio i dowiadują się, że miasto jest ewakuowane, co oznacza, że nikt nie przyjdzie im pomóc. Gdy wszyscy tracą nadzieję, Clint wymyśla plan,
używając kanałów, mogą dostać się do pokoju nauczycielskiego, aby zdobyć trochę jedzenia dla Calvina i kluczyki do ciężarówki Wade'a. Jedynym dorosłym na tyle małym, by przedostać się przez kanały, jest Clint, a przed wyjściem Tamra daje mu zastrzyk przeciw wszom. Zabiera ze sobą krótkofalówkę dozorcy, a kiedy się porusza, ciągle otrzymuje wiadomości od Wade'a, które go obrażają. To dziecinne zachowanie powoduje, że zwykle miła Lucy wpada w szał i gniewnie krzyczy na wszystkich, mówiąc, że chce coś osiągnąć przed śmiercią. Następnie mówi, że nienawidzi każdego nauczyciela i również dostaje się do kanałów, aby pomóc Clintowi. Gdy duet czołga się przez kanały, widzą dziecko w korytarzu, więc zamarzają, aby uniknąć wykrycia. Dzieciak nadal coś słyszy i przygląda się bliżej, ale na szczęście jest zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć i dziecko wraca do zabawy. W końcu docierają do salonu i Clint próbuje skorzystać z automatu, ale ten nie chce przyjąć jego dolara. Lucy znajduje klucze Wade'a i wraca do kanałów, by szybko dotrzeć do gabinetu dyrektora. Próbuje zdobyć dobry telefon, ale wszystkie są zepsute, więc wraca do kanałów, nie zauważając, że Patriot ją widział. W tym momencie dzieciak z korytarza wchodzi do holu, a Clint chowa się za automatem z napojami. Niestety maszyna nagle postanawia działać i hałasuje, powodując, że dziecko zaczyna krzyczeć. Patriot słyszy to i zaczyna zmierzać do salonu, ale na szczęście Clintowi udaje się w końcu wepchnąć swojego dolara i zdobyć przekąskę z automatu, zanim wskoczy z powrotem do kanałów. Lucy i Clint czołgają się tak szybko, jak to możliwe, ale wkrótce Patriot zaczyna podążać za nimi wraz z większą liczbą dzieci, więc Clint wrzuca przekąskę do wrzącego pomieszczenia, po czym obiera nową ścieżkę. Duet dociera do innego pomieszczenia i natychmiast przesuwa niektóre meble, aby zablokować kanały, aby dzieci nie mogły za nimi podążać. Następnie rozglądają się i znajdują ciało innej nauczycielki za jej biurkiem. Nagle słyszą oddalające się dzieci i zdają sobie sprawę, że idą do salonu, więc ostrzegają grupę przez krótkofalówkę. Nauczyciele natychmiast wrzucają kilka rzeczy do kanałów, aby stworzyć barykadę, a następnie przywiązują pokrywę, aby ją zamknąć. Jeden z nauczycieli nadal panikuje, więc Doug musi go spoliczkować. Wracając do Clinta, pociesza Lucy, gdy ta w końcu się załamuje. Następnie wyznaje, wrócił do Illinois, aby ją zobaczyć i już wiedział, że pracowała w tej szkole, udawał tylko, że jest zaskoczony jej widokiem. Przez 2 lata uczył pierwszą klasę w Nowym Jorku i popadł w depresję, ponieważ nie mógł rozpocząć kariery jako pisarz, ponieważ nauczanie nie daje im zbyt wiele wolnego czasu. Śmieją się z absurdalności sytuacji i nagle się całują, ale przerywają, gdy przypominają sobie Wade'a. W tym momencie Clint wpada na pomysł i zaczyna przeszukiwać pokój w poszukiwaniu lekarstwa, którego używają, aby uspokoić dzieci. W międzyczasie Wade dzwoni do Lucy przez krótkofalówkę i przeprasza za swoje zachowanie, przyznając, że był zazdrosny, ponieważ czuł się gorszy od jakiegoś wymyślnego pisarza z Nowego Jorku. Czując się winny, Clint przejmuje krótkofalówkę i przyznaje, że jest nieudacznikiem, dając swoje błogosławieństwo związkowi Wade'a i Lucy. Następnie obie grupy uzgadniają plan, a sygnały ich krótkofalówek są odbierane przez radio furgonetki Rika. Lucy i Clint otwierają drzwi na tyle, by rzucić lekarstwo dzieciom, które natychmiast je przyjmują. W międzyczasie Wade wygłasza przemowę wzmacniającą, a grupa używa wszelkich przedmiotów, które mogą znaleźć w pobliżu, aby złożyć szorstką broń i ochronę. Gdy dzieci zasnęły, obie grupy wyszły i połączyły się w korytarzu. Gdy przechodzą przez ciemność z kilkoma latarkami, niektóre obudzone dzieci próbują ich dopaść, ale powalają je, strzelając do nich piłkami bejsbolowymi. Po kilku perfekcyjnie wymierzonych atakach Wade'owi kończą się piłki, więc woźny zostaje, by walczyć ze swoimi niesamowitymi umiejętnościami sztuk walki, podczas gdy grupa wybiega na zewnątrz. Frontowe podwórko jest pełne przerażających dzieci, więc grupa zaczyna je uderzać różnymi sprzętami sportowymi i instrumentami, aby dotrzeć do pojazdu Wade'a. Walka jest zacięta, ale ich praca zespołowa jest silniejsza i po kilku bliskich spotkaniach docierają do ciężarówki. Niestety Wade utknął z hordą, więc rzuca kluczyki Clintowi i każe mu chronić Lucy, a następnie kontynuuje walkę z dziećmi, aby pozostali mogli uciec. Lucy nie chce go zostawić, ale Clint wciąga ją do pojazdu. Gdy odjeżdżają, nie zauważają, że Patriot wspiął się na górę ciężarówki. Kiedy Clint zauważa, że prawie skończyła im się benzyna, Patriot sięga przez okno i próbuje zabić Clinta, powodując, że ten wciska hamulec i wyrzuca dziecko na drogę. Żądny zemsty Clint bez wahania podjeżdża do Patriota i przygniata go do drzewa. W końcu grupa dociera do Danville i w ciężarówce kończy się paliwo. Miasto jest puste, a na ulicach leży mnóstwo ciał. Kiedy grupa sprawdza okna w sklepie, dowiaduje się, że wirus rozprzestrzenił się już po całym kraju i został namierzony w fabryce kurczaków w Illinois.
Doug mówi, że może być w stanie stworzyć szczepionkę, jeśli uda mu się położyć ręce na samorodku. W tym momencie za nimi pojawia się grupa dzieci zombie, więc grupa wbiega do najbliższego budynku, który okazuje się być placem zabaw dla dzieci. Po zamknięciu drzwi zauważają opuszczoną imprezę, a Doug'owi udaje się uratować samorodek. Na podłodze leżą również ciała pracowników. Przechodzą do innego pomieszczenia i nagle zapala się światło, które ujawnia całą hordę potworów czekających na nich wewnątrz gry wspinaczkowej. Grupa jest bliska utraty nadziei, ale ku ich zaskoczeniu kilkoro dzieci pada martwych, zostali zabici przez Wade'a i dozorcę, którym udało się uciec. Wade każe wszystkim uciekać na zewnątrz, gdzie Rick czeka w furgonetce. Wychodząc, grupa blokuje grę gigantyczną piłką, aby uwięzić dzieci. Następnie Wade rozpyla wszędzie benzynę i rzuca zapałkę, aby wzniecić pożar, pozostawiając wszystkie zombie do spalenia, podczas gdy on ucieka w furgonetce ze swoimi współpracownikami. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.